Dzień dobry. Witam Was dzisiaj na mapie port przeładunkowy, gdzie będę strzelał czołgi, bo lubię. Jadę sobie od razu w kierunku punktu A, tutaj łapię cele. Strzelę, bo strzelę, ale chodzi głównie o to, żeby je poświetlić, żeby było wiadomo, gdzie oni jadą. Taka informacja dodatkowa, żeby uzyskać podświetlenie na takie duże odległości, to trzeba wejść w tryb snajperski. Normalnie, przy normalnym podglądzie bitwy, nie da się podświetlić przeciwników. Za tymi tutaj sągami z drewnem mam jakieś przestrzały, oni do mnie też. To drewno daje mi osłonę. Mogę sobie strzelać, co prawda łapię tylko uszkodzenia, no ale lepsze to niż nic. I wpadła asysta. Teraz już mi się tam nic nie podświetla, głównie z tego powodu, że te płotki tutaj zasłaniają podświetlenia. Ale już nie będę szukał następnych chętnych. Jest tu podświetlona Pantera D, no ale jest tak daleko i tak schowana, że i tak do niej nie będę strzelał. I jadę w kierunku punktu A. Co prawda jest tylko jeden z naszych drużynowych na tym punkcie do tej pory, a my straciliśmy punkt B. No i będę chciał tutaj go jakoś wesprzeć. Dużo przeciwników przejechało na tą stronę mapy, tak jak było widać na początku z tych podświetleń. Drużynowy przejmuje już punkt A. Ja chciałbym złapać jakieś przeciwników, jakieś podświetlenia, bo tak na razie sobie tylko jadę i nic z tego nie wynika. Po drugiej stronie przy punkcie B jest dwóch podświetlonych. Przejmujemy też punkt C. Ja na razie nic jeszcze nie zrobiłem w tej bitwie. Mam tutaj przed sobą Isa dwójkę. No niestety tam się schował za tym domkiem. Tak sobie strzelamy, on do mnie, ja do niego. Krzywdy sobie wielkiej nie robimy. Gorzej, że jestem na odkrytym terenie i on ma o tyle łatwiej, żeby do mnie strzelić. Teraz dopiero za ten skład wjeżdżam. No, między tymi balami nie ma przestrzału, a przede mną jeszcze tutaj stoi Tedek. Trochę się boję wjechać pod dwie lufy. Płotek rozwalam, żeby w razie czego mieć od razu podświetlenie od tego Tedeka, jeśli wyjedzie. A po drugiej stronie stoi jeszcze Dickermax obok Isa. No, drużynowy zginął na punkcie, a ja sobie strzelę właśnie do tego Dickermaxa, tylko w kółeczko. No, to jest właśnie to, o czym mówiłem. Tutaj wyjechała PZ-470, której tak się obawiałem. Po drugiej stronie jest ten Dickermax. Jest tam jeszcze schowany IS dwójka. Dickermaxa rozwaliłem. Czekam, co zrobi IS. No i w tym momencie dostaję strzała od PZ-470, która przyjechała z tej strony. Udaje się ją rozwalić, co nie jest takie oczywiste. Niestety dostałem obrażenia i muszę uzupełniać załogantów, a stoję tak nieszczęśliwy, że jeśli IS wyjedzie, to mnie tutaj ściągnie jednym strzałem. Dlatego jak najprędzej chcę uzupełnić załogę, żeby się chociaż skontować odpowiednio. IS tak niby chce się pokazać, niby nie. Strzał, tylko trafienie w bok wieży, za nic, żadnych uszkodzeń nie zrobiłem. No i teraz ten IS już mi raczej nie wyjedzie. Nie.
cofam, żeby zachować kąty i wyłapać następnych przeciwników, którzy by chcieli dojechać. Co prawda nie ma ich tam podświetlonych. No ale jak nie ma ISA, to trzeba coś szukać. No nie ma nikogo. Ten Isior nie bardzo chce się tam pokazać. Stanął sobie za domkiem, za tymi kontenerami i... No i tam stoi. Obok mnie wylądowała bomba. Muszę stąd uciekać, chcę czy nie chcę. Przed sobą mam VFW. Weszło krytyczne uszkodzenie. Tylko kierowca, ale dobre i to. Jest też Tygrys. Tego udało się ściągnąć jednym strzałem. Dojechała jeszcze Pantera, ale do Pantery nie zdążyłem się przeładować. Poprawka do VFW. Tylko trafienie, żadnych dodatkowych uszkodzeń. I jeszcze jedno przeładowanie i tym razem już strzał w magazyn amunicji, a ja dostaję strzała od tyłu. Dojechali do mnie przeciwnicy. No i skończyło się. Tracimy punkt A. Na szczęście mamy przejęte C. Gorzej, że zaczęliśmy też tracić punkt B. A gajdziny w swej łaskowości zrespiły mnie z drugiej strony mapy, tak żebym nie wiedział, co się dzieje i nie miał możliwości powalczenia na tej części, gdzie wiem, co się dzieje. Zaczynam praktycznie od nowa. Jadę w stronę punktu C, ale to tylko po to, żeby złapać objazd na środkowy punkt. Jest przeciwnik przy C, no ale sam też jest tam też drużynowy. No dał sobie radę z nim. A w tym momencie straciliśmy punkt B. Wszędzie jest w tej chwili daleko. Nie mam najmniejszej szansy, żeby aktywnie brać udział w bitwie. Muszę gdzieś wjechać w jakąś miejscówkę, no ale to będzie trwało. Okazują się następne czołgi przy C, dlatego zawracam i jadę właśnie w tą stronę. Przede mną jest Tedek. No tak, strzeliłem, ale nic z tego nie wyszło. Punkt C okazuje się, mimo że tam są drużynowi, przejmuje ciężki czołg. Z Tygrys E strzela się z naszym M51, który właśnie zginął. Ja tak wyjeżdżam na hajla bajla, może się uda, może nie. No i się udało. Punkt jest zbity, niego drużynowi przejmują, ja jadę w stronę punktu B, bo tracimy przewagę, jaką mieliśmy na pasku i robi się niewesoło. Tak, punkt C jest odzyskany, teraz będzie ta przewaga malała wolniej, no ale musimy przejąć punkt jakiś jeszcze. Tutaj wyjechało M4A3. Pierwszy strzał za nic. Odbiłem strzał od niego. Teraz łapię weak point. I udało się przez gniazdo KM-u rozwalić tego ciężara. Tutaj teciak sobie stanął. Nie wiadomo, na co czeka. Przy punkcie B jest jeden nasz ciężki czołg, trzeba mu pomóc. No tak, ja wiem, że potrzebujesz wsparcia i jadę cię wesprzeć, ale nie zdążę. To jest Pantera D rozwalona, jest po lewej stronie jeszcze ciężar.
Nasz kabulet się naprawiał, ale tygrys go rozwalił, ja rozwalam tygrysa. No i teraz chcąc nie chcąc muszę wjechać na punkt B. Mam nadzieję, że uda się go przejąć, a jak nie, no to chociaż go tylko zbiję i nie będziemy naszej przewagi, no już nie przewagi, straty powiększać. Punkt zbity i zbity też mój tygrys. Od naszego respa dojechał Panzer 470 i skończył tą zabawę. Drużynowy przejmuje punkt B. A ja znowu z tego dalszego respa jadę do bitwy. Punkt C został bez osłony. Drużynowy przejmuje punkt B. Jest jeszcze stracony punkt A. Tak wygląda sytuacja. Bitwy jest coraz mniej. Na szczęście już nie powiększamy naszej straty. Jest szansa na to, że będziemy teraz przejmować pasek przeciwnika. No niestety, na punkcie jeden z przeciwników wjechał i teraz będziemy go tracić. Tracimy tą szansę na odzyskanie jakiejś roli w bitwie. Od strony punktu A, od strony autostrady wyjechał Tygrys K1. Między tymi żelastwami udało się go rozwalić. Teraz nie czekam na nic. Jadę na punkt A, żeby go zbić i przejąć. Cały czas tracimy pasek. Na punkt A jedzie też druga Pantera. Po co on tutaj jedzie? Nie wiem. No ale zdecydowanie jedzie. Nie wiem. No nie wiem, co on chce tu jeszcze zrobić. Prędzej przejąć? Dobra, no to przejmuj sobie. Ja wracam za autostradę w stronę portu. Nasz ciężar jedzie w stronę punktu C. Gorzej, że nie widać żadnych przeciwników przed nami. Naszego paska zostało już kompletnie nic. Jeśli teraz zginie ktokolwiek, to będzie po bitwie. Nasz ciężar bardzo objeżdża punkt. Tutaj pokazał się M41. Strzelił do mnie. Dlaczego to zrobił? Skoro tutaj mam taką osłonę, może chciał garnek trafić, ale nie trafił. Ja wyjeżdżam do M41 i go rozwalam. Obronię w ten sposób punkt. Mamy przewagę w punktach. No, ale chciałem najpierw jechać na punkt C, żeby pomóc ciężara, ale pokazały się tutaj czołgi dojeżdżające do punktu B. Jeszcze poszła bomba na mnie. Drużynowy wjeżdża na C, a ja strzelam do PZ-4H. Dojechał jeszcze jeden przeciwnik. Teraz przejmują punkt B. Na szczęście drużynowy przejmuje też punkt C. I mamy przewagę na punkcie A. Dzięki temu bitwę wygraliśmy ledwie co, ale wygraliśmy. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.